Hejka, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w środę. Słuchajcie, jeszcze z kubkiem, już taką resztką kawy, w zasadzie to już nawet taką zimną, ale dobra, dopiję. Tam za mną widzicie może, o, próbowałam sobie ustalić jakieś priorytety na dzisiaj, bo ja lubię tak robić, bo potem ten dzień mi nie zleci tak o niczym, tylko jednak trzymam się tego mniej więcej, bo wiadomo, że życie pisze swoje scenariusze, ale lubię sobie to zaplanować, ułożyć i mieć go trochę pod kontrolą, tak bym to chciała powiedzieć, więc tak myślę, od czego zacząć, ale chyba zacznę od Emilii pokoju, póki jej nie ma, po prostu łatwiej jest posprzątać dziecka pokój, wiecie, nawet jak chcecie coś wyrzucić, no to nie ma tego, że wy wkładacie do kosza, a ona wyciąga, bo powiedzcie mi, że u was tak nie jest, to powiem wow. Więc tak, a następnie chyba pomyję podłogi, bo już by należało. Moja rumba nie wjedzie po prostu wszędzie, we wszystkie zakamarki i widzę, że to tu jest plamka, to tam. A zresztą w łazience to ja jej w ogóle nie włączam, bo ona mi się tam klinuje. Jest mała łazienka i zatrzymuje mi się po prostu i zaraz mi przychodzi powiadomienie, że ona gdzieś tam utknęła, ona się wyłącza, potem włącza i kombinuje. Myśl, czy to faktycznie przez to, że wjechała gdzieś, czy się może zapchała, czy już coś tam, że tak powiem, zeżarła, bo one też tak często się blokują. W ogóle to mam na sobie ten sweterek, który Wam pokazywałam ostatnio, że tak bardzo chciałam sobie kupić brązowy sweterek na jesień, wiecie, taki jesienny. Staram się zrobić wszystko, co mogę, żeby ta jesień jednak była dla mnie takim milszym czasem, więc kupiłam i przepiękny jest. Słuchajcie, ja jestem z niego, przepraszam, bardzo, bardzo zadowolona. Właśnie zauważyłam, że w ogóle nie założyłam pierścionków, ale już je widzę. Więc za chwilę założę, bo tak jakoś mi łyso, co prawda kolczyki mam. Zrobiłam sobie do tego sweterka taki jesienny makijaż, nie wiem, czy w nim dobrze wyglądam, czy nie. Połączyłam takie rudości z brązem, trochę złota dałam. I wiecie co? To jest kolejna paleta, w której używałam tylko beży. Zresztą wiecie co, pokażę Wam za chwilę, specjalnie po nie pobiegnę, albo do łazienki Was wezmę i pokażę Wam, jak to u mnie jest z paletami cieni i napiszecie mi, czy u Was też tak bywa. To będzie bardzo, bardzo pocieszające, słuchajcie. Tak więc witam Was serdecznie, jeśli jesteś pierwszy raz, zostaw subskrypcję, za którą nie płacicie, słuchajcie, tylko wbijacie przycisk, dzięki czemu przychodzą Wam powiadomienia, chciałabym znowu wszystko za szybko powiedzieć, o kolejnym nowym filmie, albo też pokazuję Wam YouTube właśnie starsze, które ich zdaniem warto byłoby obejrzeć, tak więc zaczynamy. Przyniosłam jednak na dół te trzy palety, wzięłam, ale mam tam jeszcze ze dwie, ale standardowo we wszystkich ten, że tak powiem, bazowy cień jest po prostu już zużyty, ale spokojnie jeszcze tutaj jest i właśnie, poczekajcie, z którymi ja robiłam dzisiaj, nie, z tymi. Z tych właśnie, o dokładnie, z Eveline'a, z tej paletki zrobiłam sobie makijaż. Ja lubię mieszać, słuchajcie, tu troszkę tego, troszkę tamtego i moim zdaniem wtedy właśnie fajnie jesteśmy w stanie wyczarować makijaż oka. Tutaj też przepiękne kolory, to jest właśnie też Eveline, tylko inna. Sorry, że one są takie upaćkane, ale po prostu ja je używam, nie będę czyścić, żeby Wam tylko je pokazać, bo to jest bez sensu. Zresztą ja chcę być jak najbardziej z Wami szczera, więc tak wyglądają, wiem, powinnam pewnie je wypucować, zanim pokażę. I tutaj jest właśnie jeszcze taka. No i teraz właśnie to jest, dlatego ja tak otwierałam, żeby łatwiej było pokazać. O, ta to już się mocno osypuje, chyba faktycznie wezmę zaraz i ją oczyszczę. One wszystkie są zawsze w pudełeczku poukładane, że tak powiem, o, w ten sposób i być może też dlatego one się tak mocno osypują, no ale nie mam miejsca, żebym mogła jedna na drugiej leżeć. Zresztą tak mi jest łatwiej, bo po prostu widzę, co mam i z którą chcę użyć, ale zobaczcie, bazowy cień we wszystkich jest mocno zużyty, więc czas sięgnąć po coś innego, Anno. Spróbuj się zabawić makijażem, a ja lubię się malować, więc tak jak dziś zaszalałam. Zabieram gazetę, ale szukam moich okularów, chyba tu są, albo przynajmniej jest tu pudełko. Puste. Nie wiem, gdzie posiadam okulary, a chciałam sobie właśnie zobaczyć, jak, czy jest tu w ogóle wzmianka o tym, z czego zrobiony jest ten łuk tam w głębi. Słuchajcie, ja strasznie lubię, jak jest właśnie taki łuk w ogródku. Ja mam bardzo mały ten ogródek, tutaj pytałeś się, ja mam 6 arów. Tylko to tak właśnie wygląda na filmach, to jest właśnie magia internetu, że
ta przestrzeń, tak to po prostu wygląda, że to na nagraniach jest tego nie wiadomo ile, a to jest po prostu tak, powiedzmy, dobrze zagospodarowane, bo mamy i warzywniak, mamy i drzewka owocowe, mamy też krzewy i różne, zresztą widzicie we filmach, co tam się w ogóle dzieje, co tam jest. I marzy mi się jeszcze jeden właśnie taki łuk, pod którym byśmy przechodzili. Ja mam tutaj ten łuk, ale wiecie, że ten mój zimozielony bluszcz trochę się niestety pochorował. Nie mogę się ustawić, żebyście widzieli mnie, a nie raz jestem taka, raz taka. Prześwietlowa, może tak. W każdym bądź razie chciałabym właśnie taki łuk. Wiem gdzie, tylko nie wiem z czego, żeby to pięknie wyglądało, ale żeby się dało nad tym zapanować. Wiecie o co chodzi, bo czasami to jest tak, że to się tak rozchaszczy, że nie jesteście w stanie ani tego mocniej przypiąć, ugiąć, to trzeba po prostu cały czas chodzić, to jak przy wszystkim, nie? W ogródku też tak jest, że ciągle jest robota i właśnie muszę rozkminić, z czego bym chciała to zrobić i na czym, bo na pewno nie chciałabym zrobić tego na drzewie, w sensie w jakichś belek drewnianych, bo to jest piękne, słuchajcie, cudowne, ale to jest w naszym klimacie bardzo nieopłacalne, bo parę lat i to wszystko gnije, łamie się i wy jesteście wtedy sfrustrowani, źli, że to już wam nie będzie służyło i nie będzie to ładne. Tak więc chyba raczej pójdę znowu w jakieś metalowe, niedrogie stojaki, żeby to mocniej przymocować, bo to jednak tutaj wiatry, słuchajcie, dzisiaj, wczoraj, nie, dziś w nocy tak mocno wiało, piszcie czy u was też, ale tak pizgało, że wieczorem mi już było ciężko zasnąć. Z waszego polecenia, Meglion, dziękuję wam serdecznie. Jest naprawdę rewelacyjny, jeśli chodzi o chociażby właśnie takie zatłuszczone sprawy, jak moja płyta. Tutaj po śniadaniu jeszcze, tak szczerze, to nawet po kolacji, bo zostawiłam, ogarnęłam w zasadzie wszystko oprócz tej płyty, ale śniadanie mąż sobie robił trochę tu, trochę tam. Ja jeszcze w ogóle nic nie jadłam, no właśnie 11 zapasem, a ja... Nie, jadłam! Przecież mąż kupił mi rano drożdżówę do kawy, no tak. Dlatego nie jestem aż tak głodna, ale... woda. Słuchajcie, chodzę z wodą tutaj w ogóle. Wrzuciłam sobie... Staram się umilić sobie picie wody i tutaj nawet pokażę wam pigwę. Od sąsiadki dostałam, umyłam i pocięłam, wrzuciłam cokolwiek, żeby ta woda miała jakiś smak, bo ciężko jest teraz, bo się nie chce tak pić, już jest jesień, więc to nie ma takiego wielkiego pragnienia, ale jednak ja się dużo lepiej czuję, jak się nawodnię. W ogóle to powiem wam, że psuje się pogoda, ruszył się wiatr i widzę, że nadciągają jakieś chmury, oby nie turbo deszczowe, bo myślałam, że może uda mi się jeszcze odkurzyć samochód dzisiaj. I co? Rano zrobiłam sobie peeling na usta, bo już mam spękane. To też jest dlatego, że mniej pijemy, prawda? Więc to jest taki zwykły z bel, gdzieś tam z Biedronki, ale daję radę, spilingowałam i serdecznie wam polecam. Ja nie wiem, czy używałyście z ziai, to jest cudo w ogóle na noc. To jest taka lanomaść i ona nałożona na noc sprawia, że wasze usta wracają do formy, do zdrowia i nie są już tak spierzchnięte, spękane, bo czasami jest to naprawdę mocno problematyczne. Ja jeszcze mam właśnie taki głupi nawyk, że i obgryzam. Tak więc, sorry, wiem, nie powinnam, ale tak robię. Ratuję się też Kermeksem, choć powiem wam, że nie lubię tego smaku, on jest taki trochę szczypiący, no ale też robi dobrą robotę. Mnie najlepiej to podchodzą w ogóle takie zwykłe, najzwyklejsze. Ta chyba akurat w Action, cały taki zestaw był kupiony po matki i ja teraz już wiem, że albo jedno, albo drugie muszę mieć w torebce, w samochodzie i robić to po prostu systematycznie, no i oczywiście pić. Ja się zabieram za gotowanie. Powiem wam, że najchętniej, tak najbardziej zjadłabym dzisiaj placki ziemniaczane. Przepraszam. Placki ziemniaczane z sosem grzybowym. Ja sobie trochę grzybów zamroziłam, więc ten sos byłby idealny wręcz. No ale u mnie dzieci nie lubią placków ziemniaczanych. Żadne z dzieci, słuchajcie, żadne. Ja chyba... Nie, robiłam tu jeszcze, ale tak na placki ziemniaczane to jeździłam do mojej mamy, bo moja mama lubiła, mój brat też lubił. I ona jak robiła placki ziemniaczane, to zawsze mówiła: Anulka, placki dzisiaj ziemniaczane wpadaj. Uwielbiałam jej cienkie, dobrze wysmażone i właśnie często z sosem albo z ketchupem zrobione placki ziemniaczane. Muszę kawę kupić, bo zmieliłam resztę i tak chyba kupię teraz taką lewatkę po prostu
zmieloną. Powiem Wam, że najczęściej ona się kończy wtedy, jak wszyscy śpią i ja nie mam kawy zmielonej i zawsze mi jest szkoda się, że tak powiem, ropotać i budzić ich wszystkich, kiedy ja śpią, że ja będę włączać młynek. A teraz to ja włączyłam sobie termomisia, biorę mój ryż, idę gotować, bo Emilia zaczęła sobie znowu zupę ogórkową z ryżem, więc okej. Okay. A ja wiecie co, zrobię sobie chyba jednak zupy grzybowej. Taką odrobinę, jeszcze nie wiem z czym, czy z ziemniakiem, ale znając mnie to namieszam i ziemniaka i makaron, tak będzie w ogóle najlepsza i najbardziej syta. Mi się już chce zup, słuchajcie, to jest jesień, chce mi się zup. Piszcie co u Was na obiad, to zawsze jest jakąś podpowiedzią i ja wtedy, o, dawno nie było. Spokojnie, spokojnie, już coś jem, a dokładnie to jem pierogi, które zostały właśnie, sama robiłam, kapusta i grzyby, więc obsmażyłam pięknie, będą chrupiące, no i oczywiście samo zło, czyli maga, ale niestety to jest takie moje zboczenie na temat tych pierogów, kocham pierogi kopytka właśnie z magą, wiem, że nie powinnam, wiem. Odsuwam się trochę, bo dostałam cęk od mojej kuzyneczki, którą serdecznie pozdrawiam, że ta kamera trochę pogrubia, bo w rzeczywistości to jestem taka malutka i szczuplutka. A ja jej mówię, wiesz, w moim przypadku te kilogramy dodatkowe to jednak dobrze. Ale tu się tak śmieję, więc odsunęłam. Słuchajcie, jeśli chodzi o to jedzenie, nie, bo ja nadal wciąż przy tych pierogach, w ogóle to jestem w dresie na dole, tak, tak. Tak mi jest po prostu wygodnie, bo biegam to tu i to tam, wiecie, żeby ten dzień był... powiedzmy bardziej wykorzystany, to po prostu i pranie, i ścieranie kurzy, i mycie kibelka, gotowanie, wszystko się tu dzieje. Także wracając do jedzenia, ja się dopiero teraz, ja wiem, z półtorej roku, jak uczę się, żeby usiąść, bo tak normalnie to ja te pierogi, wiecie, tu bym chapła i tam poleciała po coś i potem sobie bym wbiła widelec w niego i dalej bym tam... Kto tak nie robił, niech pierwszy rzuci kamień. Ale teraz, a zwłaszcza od tego momentu, kiedy poznałam właśnie tą panią, o której sprzątam, jem na siedząco, odpoczywając, smakując, zajadając się, skupiając się na tym, co jem, jak jem, wolno jem, bo niczym, bo nic nie przyspiesza w ten sposób, żeby biegać i w ogóle, tylko nabawi się wrzodów. Tam właśnie jest u tej pani taka zasada, że kiedy robi, to robi, ale znajduje czas na to, żeby usiąść 15 minut na coś tam. Ona sobie tak właśnie mówię, dzieli pięknie ten dzień i nie czuje się tak wyeksploatowana, jak ona to mówi. Także, mili moi, czyż to nie wygląda pięknie? Sama zrobiłam. A jest w ogóle coś. Odstawiam talerz i powiem Wam, wszystko dobre, ale za mało. Także na pewno w weekend, nie w tygodniu, w weekend stanę jeszcze, zrobię tych pierogów, tak żeby właśnie mieć takie gotowe w lodówce, chociażby na takiego kęsa. A naprawdę zaczęłam lubić klejenie pierogów, robienie pierogów. W ogóle to mogę zostać pogodynką, właśnie spadł deszcz i pada. Zużyłam jedynie, wcześniej wyrwałam sobie takie maleńkie marchewki, ale słuchajcie, w sklepie też kupujecie takie pitu-pitu, bo uwaga. Ja sobie je zamrożę, zaraz wezmę tutaj woreczek, miałam woreczek po grzybach, bo grzyby wrzuciłam do zupy. Opłukam go po prostu tylko, wytrę i wrzucę sobie te marchewki. Tutaj mam owierki, owierki pójdą do mojego królika i tak mi właśnie gdzieś zleci. Za godzinę mam jechać po Emilię, ale za godzinę będzie skończona zupa, bo ryż już się ugotował, zupa fajnie już pyrka, wrzuciłam tam już też warzywa i pięknie. I tak właśnie lubię, jak jest to, powiedzmy 70% trzeba miałam zrobić, zrobione jest do tego momentu, kiedy muszę jechać po dziecko. Bo wiem, że potem mogę się skupić na niej, a ona teraz ma dużo gałki. Dzisiaj w ogóle to miała jakiś tam test z angielskiego. Mam nadzieję, że ten angielski, który ma prywatnie, to jej pomaga. I że będzie w stanie zrobić go przynajmniej na 4. Ja nie wymagam od dzieci, słuchajcie, piątek, bo dla mnie te oceny, one nie zawsze są adekwatne do tego, co one umią, albo umieją, tak to się mówi. Zresztą potem nikt na te oceny nie patrzy. Ja wiem, że one są ważne, żeby to świadectwo potem było wyższe, żeby one się dostały do tej szkoły, ale to nie jest w życiu najważniejsze. Także ja ich staram się wychowywać tak, żeby one miały pojęcie o drugiej osobie, żeby one zauważyły drugą osobę,
żeby były po prostu dobrymi ludźmi, a nie żeby miały świadectwo z paskiem. Fajnie, jak jest to świadectwo z paskiem, pewnie, że tak chłopcy mieli do 6 klasy, 7 chyba, Brian, tak? Ale ja tego nie wymagałam, to była ich inwencja, oni to chcieli, zresztą moje dzieci od klasy 4 idą zupełnie z nauką już sami. Wiadomo, że jak czegoś tam potrzebują, czegoś nie umieją, to się im tłumaczy, ale już zadania i ogólnie szkołę ogarniają sobie sami. Dobra, jeszcze mam takiego małego selera, obiorę go też, wrzucę do tych marchewek i przyniosę sobie chyba jednego pora. I zrobię sobie taki kolejny woreczek, który potem ułatwia mi właśnie chociażby takie gotowanie zupy. Widzę, że moje grzyby trochę za bardzo szaleją. Jakie mi tutaj zdjęcia wysyłacie z pełnymi koszami, reklamówkami, stoły zawalone grzybami. Wow, dla mnie to jest po prostu coś fenomenalnego. Ale słuchajcie, to jak chodzicie, szukacie tych grzybów, to najważniejsze jest to, że wasza głowa odpoczywa, że się relaksujecie, że wasze emocje schodzą i jesteście też bardziej szczęśliwe, bo wiadomo, jak znajdziecie grzyby, to jesteście szczęśliwe, prawda? Woda z piekła tak średnio. Powiem wam, że wolałabym, chyba sobie wrzucę tutaj zamrożoną truskawkę, a kupiłam mrożone truskawki, bo były w promocji jakiś czas temu w Biedronce. I powiem wam, że odnoszę wrażenie, że jednak korzystanie z tych promocji to jest naprawdę coś sensownego. Lubczyk, pisałyście tu, że mam piękny, bo potem właśnie sobie wyciągam to coś promocyjne, co mam chociażby zamrożone albo schowane w czeluściach tej szafy i nie muszę płacić te 2, 3, nawet 5 zł więcej niż bez promocji. Tylko z tym masłem ostatnio to mi słabo idzie, słuchajcie, nie mogę go nigdzie namierzyć ani dopaść. To po prostu pasowałoby wstać o 6, a w weekend wstać o 6? No nie. Celowo ugotowałam więcej ryżu, bo mam jabłka. I słuchajcie, zaraz je uduszę w moim termomiksie tak na szybko i będę miała taką zdrową przekąskę, bo czasami to jest tak, że coś nam się chce, ale nie wiemy co i wtedy sięgamy po czekoladę albo inne dziadostwo, a tymczasem jak mam coś takiego, to wtedy chętnie sięgam, a jabłka przepiękne, ryż super ugotowany w termomisiu, także taka przekąska. Już prawie jestem gotowa, żeby wyjść po Emilię. Mam na sobie, tam w lusterku będziecie widzieć botki, bo już teraz noszę te botki, bo to są botki, które mają takie spore wycięcia na kostki. Psiknę się tylko. Słuchajcie, tak, piszecie mi, że Made in Love jest teraz dostępny w Biedronce. Pewnie, że tak. Ja mogę zaszaleć, bo to są tanie zamienniki i mogę się nimi psikać. Zresztą to nie jest duszący zapach. I właśnie wysyłacie zdjęcia, że są dostępne, że możecie spróbować, wypróbować. Oczywiście, że tak. O, tam będziecie widzieć. Mam nałożony jeszcze ten ocieplacz. On jest z Sinsay. W ogóle do Sinsay pasowałoby mi podjechać. I tak się zastanawiałam, czy nie zrobię tego dziś. Bo chciałabym sobie kupić spodnie z takich eleganckich, czarne. Bo mam wszystkie kolory świata. Mam też czarne, ale te czarne już nie wyglądają. Trochę się stracikowały i nie można tego odkulkować nawet tym urządzeniem z Philipsa, bo jakoś to nie łapie tych najmniejszych, no nie wygląda to dobrze, one są też już trochę zaciągnięte w miejscach takich jak na przykład dotyka się kurtka razem z spodniami, to takie właśnie się porobiły brzydkie, no czas by było kupić nowe. Bierę Emily kurtkę, to też jest kurtka z Sinsaya, bo słuchajcie, rano poszła w sweterku, no bo ile ona ma tego, wiecie, mąż ją zawoził rano, czyli z drzwi do samochodu i z samochodu w drzwi w szkole, więc w sweterku pojechała, zresztą było bardzo, bardzo przyjemnie, ciepło, noc była też ciepła. I zabieram jej teraz, żeby zarzucić, bo jeszcze właśnie mówię, wstąpimy do Biedronki po zakupy, zrobię zakupy i już nie będę chyba, no zobaczę, czy wyjdę, czy bo chciałabym jechać do tego Sinsaya, dawno nie byłam, a że praktycznie wszystko, co miałam zrobić, jest już zrobione, to mogłabym w zasadzie dziś jechać, tylko nie wiem, czy znowu nie będziecie mieć opóźnienia na filmie. Dobra, zabieram to i lecę. Dobrze jest tak, wiecie co, zrobić wymianę. Dałam selera, pora i dostałam pietruszkę, także u mnie coś nie rośnie, ale za to rośnie u koleżanki. Mogłyśmy wymianę zrobić, bo ona nie miała ani pora, ani selera, a ja chciałam pietruszkę.
W jednym z ostatnich filmów widziałyście, jak bawimy się z Emilią i przygotowywałyśmy sobie wyzwania. I tutaj proszę, pokazuję Wam, jakie wyzwania wysłała mi w prezencie jedna z Was. Chciała, żeby zostać anonimowym, tym bardziej właśnie nie pokażę, co wysłała mi więcej. Ale mam zgodę na to, żeby pokazać właśnie wyzwania, którym się bardzo cieszę, bo sama mówi, że oszczędza już od lat i często właśnie kupuje dla siebie przeróżne wyzwania. Tym razem oddała mi swoich parę. Mówiła, że jest ze mnie dumna, że się w to bawię, że idę w to, że to nie było tylko tak na chwilę, tylko faktycznie jeszcze kogoś tutaj motywuje do tego, żeby oszczędzać i zaczynać od niewielkich sum. Ciężko jest duże sumy, słuchajcie. Ja się naprawdę bardzo dobrze bawię w takich małych sumach. O, zobaczcie. Bo jest tak łatwiej i zawsze, mówię, uzbiera się ta większa suma. Tutaj dostałam przepiękne wyzwanie nazwane jesienią i właśnie, zobaczcie, z takich małych sum można uzbierać całkiem sporą sumę, choć to tak niepokaźnie, ale 500 zł się tu uzbiera. Nie macie jakiegoś ograniczonego czasu, no powiedzmy, że to jest ta jesień, ale spoko, jesień jest długa, więc okej. Tutaj dostałam właśnie też fajne wyzwanie złotówka i zobaczcie, też tu 96 zł, więc umówmy się, prawie 100. Dwa złote i 140 zł się może uzbierać. No i piątki to już chyba troszeczkę więcej i szybciej. Proszę bardzo, 300 zł. Suma summarum, piękna suma nam wychodzi, więc naprawdę ja Was będę zachęcała właśnie, żebyście sobie nawet same zrobiły. To już jest pięknie zalaminowane, więc będę mogła jechać tymi mazakami. Ja używam mazaków, słuchajcie, z Action bodajże. One są właśnie takie permanent. Ale jak będę w Action, to zerknę właśnie za innymi, bo powiem Wam, że słabe są te kolorki. Najczęściej używam właśnie 3-4, bo reszta bardzo słabo wychodzi. Nie wiem, czy tutaj byście widziały. Widzicie, że ja używam właśnie takich małych kolorków, bo tutaj już jest... O, kamera i tak ładnie to wyostrzyła, powiem Wam. To są właśnie też takie małe, jeśli chodzi o gotówkę, małe kwoty i już łatwo fajnie uzbierać, także no, a tutaj proszę bardzo. I tak się zastanawiam, od czego tu zacząć, ale właśnie zrobię tak, że dwójki pójdą do dwójek, a piątka pójdzie tu, no, także mazaki w dłoń i zakreślamy. Dobra, jesteśmy w mieście, jest tu Filip z nami i oczywiście mamy maka. Ja mam tak, to jest moje, a gdzie jest twoje? Tu. A Emilki? Tak, też tu. Co ty, Emila, masz? Frytki i nuggetsy. I nuggetsy, dobra. Ja mam frytki i klasycznego wrapa i resztę hajsu. Dobra. A Filip, co ty masz? Frytki. Tylko frytki? Ja jadłem przed chwilą, no. Tylko frytki sobie zamówiłeś? No. To tak bidnie. Myślałam, że wyjdziesz sobie cały zestaw. Okej, no dobra. To także zajadamy, bo mi brzuch burczy. Znając mnie, to ja wiem to bardziej, ale... Okej. Dajcie znać, co zamawiacie sobie w maku, jak jesteście. Słuchajcie, byliśmy w tym mieście i powiem Wam, padam, jestem zmęczona, zdjęłam już pierścionki, powiem Wam, że byłam w Biedronce, między innymi właśnie po ten papier, który był drugi za złotówkę i tak samo było z lakierem do włosów, u mnie chłopaki używają, więc dobrze, niech będzie, pewnie jeden pojedzie na Kraków, bo Brian psika dwa razy dziennie włosy, wiecie jak... Nastolaty teraz. Byliśmy tak, byliśmy w Sinsay, byliśmy w Deals, byliśmy w Teddym i byliśmy w Action, ale do Action weszłam i wyszłam po tym, jak zobaczyłam, jakie tam są tłumy. Powiedziałam nie, no nie. I nawrót napięcie i wyszłam, więc z Action nie ma nic. To jest z... Nie z Teddy'ego, tylko z Dealsa. Tak, z Dealsa, taki...
Znicz ja co roku na jeden z grobów rodzinnych, gdzie jest dzieciątko, daję właśnie, to jest taki znak, że ja byłam, czyli zawsze jest znicz z aniołkiem. No i teraz taki wzięłam, był jeszcze biały, ale nie chciałam tego białego, gdzieś mi się tak nie bardzo. Tym razem po prostu ciągły mnie na czarny. I w ogóle tam były, słuchajcie, nie znicze, tylko wkłady, choć może to znicze, bo w plastikach, dla zwierząt. Ja byłam po prostu w szoku. Będziecie widzieć gdzieś tam przebitkę. Nagrałam to, no ale nie wiem, dajcie znać. Ja wiem, ja też kocham zwierzęta, ale moim zdaniem, no nie. Ale teraz już są chowane zwierzęta, są nagrobki, są trumny i takie tam, wiem, bo przyjaciółka też ma nagrobek dla swojego psa. Mi się to trochę jeszcze tak wszystko, no nie. Ale tu oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. Tak, pojechałyśmy po długopisy, bo Emila takimi długopisami pisze, proszę bardzo, oddaję pani. I to było właśnie, tak jest, i to było właśnie z... Jak ten sklep? Nie. Dilza. Tak, to było z Dilza. Dilza. O, słuchajcie, wy Teddy macie minus 20% chyba do soboty, więc jak coś, to na wszystko, na cały asortyment, na wszystko, co tam jest. Tak mi powiedziała pani, więc jak coś, to sobie lećcie. Ja wzięłam jeszcze takiego aniołka, wiecie, że mam fiubździu na aniołki, przepiękny i całkiem spory, popatrzcie na to. Wyszedł mi 11 z hakiem, taki klęczący. Taki jesteś piękny. On normalnie cenie był 14. Jakoś tak, też z hakiem chyba. O, tu jeszcze jest z tego Dilza taki mały pojemnik. Ja wzięłam go z myślą o tym, że ja zawsze smażę cebulkę. Staram się smażyć jej więcej, żeby do każdych ziemniaków było. Co ty robisz, Emi? A, bo ty miałeś szminkę, tak? Tak. Tak. I ten. Pożyczyłam sobie swoje kwałty. Szminkę? Serio? No. Podkładasz mi szminkę? Otwarłam sobie jedną szufladę i była szminka, więc co? Malnęła sobie. Myślałam, że właśnie coś takiego kolor masz. Jeszcze to. Dobra. Tak więc taki malutki na cebulę, bo jak sobie smażę, to mi nie będzie... Aha, to jest Sinseya, taki błyszczyk Błyszczyk. Sobie kupiła dziewczyna. Proszę bardzo. No dobra. No dobra. Sinseya wzięłam jeszcze, nie wiem, dla którego chłopaka, męża, czy Brian, czy Filip będzie chciał nosić 15,99 czapka, bo już słuchajcie, zaraz trzeba będzie ubierać czapki. A z tamtego roku są zmechacone. Zmechacone, skulkowane, rozciągnięte, więc biorę póki są, bo często potem ich nie ma. A ty to tak, tak. Tu sobie Emila wzięła w końcu dla siebie taką. Ona jest taka łamana biel. Tak, i cena to jest rozmiar M, cena 12,99. A teraz to. I jeszcze wzięła sobie, słuchajcie, czarną. Tak. A taką gwiazdeczką tutaj. O, widać gwiazdeczkę? O, mruga wam. Także i biel, i czerń. Zależnie od nastroju będziesz nosić. Czarna kosztowała 12,99. A ja pojechałam i zobaczcie, jak Sinsay to jest prosto. Poszłam, wzięłam, zmierzyłam i wyszłam. Jestem zadowolona, bo tak jak Wam mówiłam, potrzebuję czarnych. O, jakie mają ładne wycięcie z tyłu. Nie wiem, czy to będzie się widzieć. O, taki mały szczegół. O, widzicie to? Ale jak masz koszulę, to bardzo ładnie to wygląda z tyłu. Albo body. Oczywiście nie czarne, bo wtedy by nie było widać. Mam swoje spodnie na kantki. Chciałam takie garniturowe, proste. One są od razu z paskiem. Ten pasek by mógł być ciut szerszy, ale ten też nieźle wygląda. I w rozmiarze S, o XS, okłamałam Was, 59,99. Proste, zwykłe, bez przecinania, bez kombinowania. I właśnie tak chciałam, to jak Wam mówię, trochę nie lubię tych, nie umiem prasować kantek. I nie wiem, jak to będzie z tą kantką. Tyle. Tak więc to są całe takie zakupy, ale mówię, że Sinsay to było proste, ja je widziałam i one były na przecenie po 45 zł i można było wtedy wziąć. Ja sobie myślałam, dobra, jeszcze oblecę w tamtych, po czym ubieram tamte i są no takie brzydkie, już skulkowane, naprawdę niedobrze to wyglądało, więc okej, odżałuję sobie te 60 zł, niech one sobie leżą, bo one jak trzeba, to muszą być w szafce, to jest taka podstawa, takie portki to są podstawa. Słuchajcie, lecę robić Wam ten film, bo już jest bardzo, bardzo późno, powinien być już obrobiony, a gdzie tam jeszcze? Słuchajcie, ja jeszcze powiem Wam, że słyszałam o tej tragedii
gdzie rano na pasach zginął 6-letni chłopiec. On szedł z tatą i ze swoim bratem, bo to po prostu poszedł ojciec. Odprowadzał się, podejrzewam, do szkoły, bo to w radiu słyszałam, jak jechałam. Masakra. Szedł ojciec z dwoma synami do szkoły, przechodził przez pasy i nie uratowało się dziecka. Nie udało się uratować dziecka. Dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne, co ten ojciec czuł. Co ci wszyscy ludzie w ogóle, co ten człowiek, który potrącił, ale powiem wam, że nadal będę też obstawać, bo tam pewnie nie było winy. Nie wiem, kogo jest wina, nikogo, bo ja po prostu nawet nie słyszałam, ale ja będę obstawać jako kierowca przy tym, że odkąd jest to prawo, gdzie pieszy ma pierwszeństwo, wchodzą wszyscy, po prostu ładują się, nie patrzą. Mi dziś osobiście też chłopak, tylko tyle, że ja go widziałam, więc mogłam się na to przygotować. Z łąki, z psem, wyleciał prosto na pasy. Wyleciał. Ja mocniej przyhamowałam, ale ja już widziałam go z daleka, więc ja nie miałam żadnej prędkości. Tu nie doszłoby do niczego, bo to było to, że to była polana i ja go widziałam z daleka. Ale gdybym go nie widziała, jakieś drzewa czy coś, to nie wiem, jakby się to skończyło. I ja byłam też świadkiem, kiedy pan przede mną, on nie widział, ja widziałam, hamował i też się tak pani po prostu zatrzymała, położyła dłoń na masce, także dla mnie to powinniście być ostrożniejsi. My musimy mieć czas na reakcję, mówię tu o kierowcach i wiadomo, że ja nie usprawiedliwiam nikogo, tylko mówię, że naprawdę widzę, jak odkąd się zmieniło właśnie, że mają pierwszeństwo wszyscy fru, bo ja też jestem pieszym i też skorzystam z tego, że mam pierwszeństwo, ale zawsze z tyłu głowy mam, że ten kierowca musi mieć czas na reakcję. Ten samochód nie stanie tak, o, po prostu uważajcie na siebie. Do zobaczenia już w piątek.